gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. No, jesteśmy u hodowcy Artura Jawora, czyli między innymi wicemistrza Polski kategorii C z roku 2015. No i pozostaje mi chyba powiedzieć tylko w końcu. W końcu się udało. Po 8 miesiącach. Tak jest. Także witamy wszystkich hodowców. Witamy serdecznie wszystkich hodowców oraz hodowczynie. Mówię w końcu, bo już chciałem przyjechać w tamtym roku. Przeciągało nam się, cały czas gdzieś odkładaliśmy. No ale jestem i możemy porozmawiać o pana hodowli. O hodowli na pewno wielu hodowcom znanej. Głównie za sprawą, między innymi za sprawą Płowego, którego gdzieś tam zawsze jak z hodowcami rozmawiam, to wspominają. Wiele osób go zna. Ale na początku chciałbym zapytać w ogóle, jak ta hodowla się zaczęła. Początki, same początki, czyli nawet te lata gdzieś tam dziecięce, bo pewnie od dziecka. Hodowla zaczęła się od samego początku, jak tylko nauczyłem się chodzić, a nawet jeszcze nie umiałem chodzić, chodziłem do gołębika. A tak naprawdę to w 95 roku, tak już naprawdę zacząłem się tym wszystkim tak bardziej interesować i zacząłem lotować. Ale cóż z tego, jak po 10 latach musiałem przenieść gołębie na inne miejsce. No i tak, właśnie tak, na to, gdzie jesteśmy. Właśnie tak, na to miejsce. W 2005 roku, w 2006 roku w marcu przeniosłem gołębie tutaj na to miejsce, które dzisiaj jesteśmy, nie? No i trochę, powiedzmy sobie tak szczerze, perturbacji różnych było. Było. Hodowla na pewno była doświadczana, bo już w 2009 roku pojawiły się jakieś pierwsze głosy, że będzie trzeba znowu się przenosić. Tak, już 12 lat temu już nam powiedzieli, po 3 latach mieszkania w tym miejscu powiedzieli nam już, że po prostu będzie szła autostrada i ta autostrada idzie praktycznie za pół roku. No właśnie, więc teraz akurat gdybyśmy mogli powiedzieć, w jakiej sytuacji hodowla się znajduje, no to w takiej, że sezon 2021 gołębie były nielotowane. Tak, tak, tak. Zostały gołębie tylko rozpłodowe. To są praktycznie wszystkie gołębie, bo są wypuszczone na wolierę, zostały tylko samiczki, które tam jeszcze, nie wszystkie samiczki, które tam są, zostały wygonione na wolierę, a tak to więcej gołębi nie ma i tu kilka gołębi zostało do pokazania w klatce, ale powiemy jeszcze o latach tamtych. W 2005 roku, to był ostatni sezon, który lotowałem na starym miejscu, taki miałem maluteńki gołębniczek 3x3. Z tamtego miejsca zrobiłem wicemistrza okręgu Katowice, to było 7,5 tysiąca ludzi, mistrza rejonu w GMP, rejonu Dąbrowa Górnicza. Wtedy jeszcze nie powstał rejon, bo to w 2009 powstał rejon, ale to było tak jakby już potem to powstało jakby na ten rejon Dąbrowa Górnicza. Nie? No to ale było, to była masa hodowców. To była masa hodowców. Wtedy to była naprawdę masa hodowców. No i potem w 2006 roku przeniosłem 26 gołębi tutaj starych na to miejsce, oblatałem je w marcu. A czyli one później były tu lotowane tak, od razu? Tak, tak. Miałem samiczki, co miały na starym miejscu po 12, po 11 konkursów. Przeniosłem je na to miejsce, nie? I na następny rok samica, na starym miejscu samica miała 11 konkursów. Przeniosłem ją, rok nielotowana była, rok była nielotowana. Na następny rok poszła do kosza i zrobiła 16 na 16. I była trzecią samicą w Polsce. Jaki jest wniosek? No bo całkiem nowe miejsce, nielotowana rok. Przenoszone, ale to też jeszcze było tak, że tymi 26 gołębiami starymi zdobyłem wicemistrza okręgu Kraków wtedy, bo to było już na innym okręgu, z 7 wspólnych startów. To było w puli, było co lot, w tych 7 lotach
z 500 około 25 tysięcy gołębi, a na maratonach, bo to było 4 razy 500 i 3 razy 700, to nie było 700, bo to było ponad 800. No ponad tak, 800 kilometrów, tak, ponad 800. I ze wspólnych startów zdobyłem wicemistrza okręgu Kraków. No to, także, to już taki był sukces, powiedzmy, no jeden z większych. Tak, a zaraz 2000 to był 2007 rok, a w 2009 rok zdobyłem tak na skalę wyższą w Polski czwarty zespół lotników w Polsce, nie? To mówi pan o tych latach przed 2010 rokiem, czyli to jest okres, w którym pojawiły się trzy lata, cztery lata po przeniesieniu tych gołębi tutaj. Tak, i właśnie w tych latach też pojawiły się te gołębie od pana Haralda Grimme. To znaczy tak, w 2007, 2008 i 2009 roku sprowadzałem gołębie od Haralda, ale w 2008 i 2009 roku sprowadzałem gołębie też od Sławka Burka. I to są gołębie, można powiedzieć, rewelacyjne. No to właśnie, czyli, tak jak rozmawialiśmy, to te dwa, tak jakby na tych dwóch hodowlach tak, jest oparta tak, hodowla. Tak, około Sławek Burek i Harald Grimme to jest około 60% gołębi, to się wywodzą z nich. Potem od Zbyszka Żaka z Chorzowa, tu mam z takiej samicy 152, tu mam około 8 dzieci jej bezpośrednio i z jego olimpijczykiem parowana i z różnymi połączeniami ma około 10 dzieci. I to jest praktycznie 80% hodowli, jaka może być, nie? Do tego doszły pojedyncze gołębie od Stasia Barłoga, Cisowski Kałamarz, kolega, potem, któż tam jeszcze... Andrzej Dryja, dwa samce, czyli syn drugiej samicy w Polsce w kategorii C1-72 w C i jej brat, pełny brat. To doszło. I doszło jeszcze kilka takich gołębi, ale naprawdę pojedynczych gołębi, a tak naprawdę to tu jest ponad 100 gołębi, ale 100 gołębi to są gołębie Sławka i Haralda. No właśnie tak jak przeglądamy, to nawet widać, że większość jest płowych, niebieskich, a tak jak rozmawialiśmy, niebieskie właśnie... Tak, większość niebieskich gołębi wychodzi właśnie z gołębi. Połączenie Sławka, bo ta samiczka od Sławka Burka to były gołębie niebieskie Jansen van Loon, z połączeniem z gołębiami Haralda Grimme z płowymi bardzo dużo dawała gołębi niebieskie białelota, nie? Płowe też są jak najbardziej, płowe z białymi głowami wychodzą tak samo, ale wychodzą w większości, dużo wychodzi niebieski pstrych, nie? Tak. Wiele też w hodowli lotników, takich, które gdzieś się zapisały ze względu na to, że no, między innymi samice, które przez 3 lata około 40 konkursów, 38. Jest samiczka 8332 z 10 roku, co miała 13, 13 i 12. Plus jeszcze jako roczna, plus jeszcze była jaka młoda, to były konkursy, to na pewno ma około 50 i jej siostra też ma około 40, także na pewno ponad, a jej siostra jest 11,84. Czyli w 2012 roku miała 13, najlepszy lotnik oddziału, w 13 nie lotowana, w 14 poszła do kosza, zrobiła 13, w 15 zrobiła 12, ale jej siostra, dwulatka, zrobiła 13 i wygrała oddział. Także to jest wszystko to, ale też ze Sławka Burka mam samice, której po prostu myślę, że drugiej takiej samicy już w moim życiu nie będzie. Mówimy o tej z 9 roku. Tak, to jest samica, która dała mi kapitalne lotniki, dała mi moją krasą samicę, która była można powiedzieć jedna z najlepszych, to był mój pupil, to była samica, która piła kawę ze mną na tarasie, inne trenowały, a ona i tak była pierwsza w oddziele. Miała jako dwulatka miała 13, jako pięciolatka jeszcze miała 12, do kategorii C jako pięciolatka miała 6,65, dała mi samicę, która, pokażemy ją później, 11,90, która miała w tym samym roku, w 15 roku 2,30 do C, dała mi gołębie, które na okręg, na 29 tysięcy gołębi, na 29 tysięcy muszę wziąć ściągę, bo to już posiłkujemy się troszkę ściągą. Tak, na 29 tysięcy gołębi miałem drugiego, trzeciego, czwartego i 13 i to było wszystko, i to wszystko były wnuki 3103 tej samicy. A na następny sezon, na 23 115 gołębi miałem pierwszy, drugi, trzeci, ósmy. I to były, pierwszy to był syn, drugi to była córka, trzecia to była wnuczka i czwarty gołąb ten to też była wnuczka. Jest samica, która na 29 tysięcy gołębi 972 była druga na okręg w jednym roku, a na następny rok na 23 115 gołębi ta sama samica też była druga, ale tylko dlatego, że na desce ją wyprzedził jej półbrat, czyli po tej samej matce znów. A ile jeszcze takich lotników, których w ogóle... To mówimy o tej samicy z 9 roku, czyli jej dzieci to właśnie też te loty 500, bo tutaj jak o tej
ilości 23-25 tysięcy ludzi. To jest lodokręgowy. To lodokręgowy to jest 1300-1400 hodowców. No właśnie. I jeden start, jedna lista okręgowa. To już nie jest rejon. Takiej konkurencji się wykazać, no to musiała niestety, ale... Dwa razy być druga, tak. No to i to nie w jednym sezonie, to... I lecieć do domu, nieważne gdzie gołębia szły, ona musiała lecieć do domu. Tak, tak, oczywiście, no... Zawsze selekcjonuję gołębie bardzo ostro. Nie mam dla nich litości. Po prostu... Ale pod względem konkursów z ilości... Szybkości. Szybkości? Tak. Hoduję gołębie takie, które potrafią się oderwać, żeby szły od stada, które szły, idą na dom. Zawsze byłem zdania tego, że to moje gołębie mają prowadzić inne gołębie, a nie inne gołębie moje. Bo jeśli tak jest, to już jest... No ale też jeśli chodzi o położenie w oddziale, no to... Jestem na północy. No właśnie, ono wcale nie jest takie korzystne. Pierwszym, praktycznie jesteśmy całą sekcją, ja, tu moi koledzy, to jesteśmy pierwszymi gołębnikami od północy, czyli od was, od Kielc, tak, nie? Tak, tak. A wszystko, cały okręg jest wszystko w stronę Słukowic, Myślenic, Bochni, wszystko jest tam. Także to muszą gołębie po prostu, muszą się oderwać, jak się nie oderwią, nie będzie nic tego. A jeszcze teraz właśnie pytanie, no bo zmieni pan miejsce zamieszkania już, więc te gołębie też się tam przeniosą. Też są plany, żeby no może coś spróbować w tym roku, ale to też nie wiadomo, czy się uda. Ale generalnie to będzie właśnie w stronę Krakowa. W stronę Krakowa, czyli tak. To położenie się trochę zmieni. To znaczy się, kiedyś bardziej byłem przekonany, że położenie daje jakieś tam przewagi. W tej chwili już nie. Nie. Położenie to jest gołąb, dobry gołąb. To jest selekcja, cały czas selekcja. No, szczególnie na takich lotach. Tak. Na pewno troszkę gołębie to od południa lubią zalatywać, ale... Ja jakoś ostatnimi latami nie narzekałem na to, że mi aż tak zalatają, zachodzą z innej strony, nie? Tak. Jak wychodził lot, to był taki lot czasami, że na 41 gołębi 28 moich było. No ja wiem o tym, ja to śledziłem, pamiętam to wszystko, dlatego też tak bardzo chciałem, żebyśmy ten materiał nagrali, bo... Powiem tak, powiemy coś może o gołębniku. Gołębnik jest to budka, która jest zrobiona wszystko przeze mnie i przez moich kolegów, którzy mi pomogli. To może o gołębniku powiemy, jak ja przejdę z drugiej strony kamery i przejdziemy po gołębniku, pokażemy wszystko. Dobrze. Także no teraz właśnie o gołębniku porozmawiamy, podejdziemy bliżej. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to te woliery. Tak, woliery były dostawione kilka lat temu, pierwich nie było. Mój gołębnik to jest prowizorka zrobiona przeze mnie, jest bardzo dużo powietrza w nim, mi się zdaje, że aż za dużo, ale uważam, że tak po prostu ma być. Gołębniki są otwarte, cały czas jest wentylowane. Gołębniki są na 170 cm od ziemi, są podniesione, są zrobione wylewki i tam jest 100% kraty. Nie ma żadnej deski, jest 100% kraty na całości gołębników. Cóż mogę więcej powiedzieć? Nie poświęcam gołębiom za dużo czasu, raz, że praca, a dwa, że nie mogę, bo nie mam zdrowia. No, niech jestem uczulony na pyły, wchodzę w masce, nie sprzątam, jak mi syn nie pomoże. Dzisiaj już o 7 godzinie już tam troszkę musiał ojcu pomóc, żeby to jako tako wyglądało, ale staram się jak najmniej, nie wożę gołębi w samochodzie, tylko po prostu na przyczepce do tego gołębie wkładają mi koledzy na sekcji, a w gołębniku łapę je tak, że po prostu... Wyganiam, tutaj siedzą samiczki, wyganiam samice na wolierkę, wszystkie, otwieram, w tej chwili jest to zabezpieczone, żeby mi nic nie weszło, ale podnoszę wejście, podkładam klatki, wchodzę do środka, naganiam samice i mam tak, że mam 7 minut, mam 50 czy tam 40 parę samiczek złapanych, złapę samiczki, odstawiam klatki, idę do samców, samce przeganiam tak samo, wyganiam na wolierę, podstawiam klatki, naganiam, 20 minut 100 gołębi jest złapanych. Czy jest to dobre? Myślę, że dla mnie tak, ale czy tak naprawdę to też mógłbym się z tym wszystkim dochodzić ze względu na to, że nie widzę, czy ta samica czasami pod koniec sezonu jest jajkiem, czy coś jej jest i przez to po prostu to też nie jest za dobre. Ale jak się lubi, co się nie ma, to się lubi, co się ma. I po prostu tak to musi być, a widzę, że gołębiom to nie przeszkadza, tak samo wentylacja od spodu wieje, nie jest tam z tamtej strony pozatkane pod wentylacja jest w dachu, pod dachem jeszcze. No właśnie może, bo generalnie, no jeśli chodzi, wspomniał Pan o masce, czyli do tego gołębnika za wiele nie wejdziemy. To jest, to pokażemy może tak. Może na chwilę nam się uda właśnie. Tak, ale to jest po prostu zrobione wszystko po to, żeby przewiew był, żeby wszystko, kurz, pył, zapach, żeby wszystko uciekało.
naprawdę poświęcam gołębiom 5 minut rano, 5 minut na wieczór. Nigdy gołębi nie gonię, nie wyganiam gołębi z gołębnika, nie gonię ich flagą, nie drę się, nie, nie. U mnie gołębie są gołębiami spokojnymi, nie boją się mnie, wychodzą na taras. Miałem samiczkę, co przychodziła, piła kawę ze mną, ona nie trenowała i siadała pierwsza. I nic, nic jej nie przeszkadzało. Tamte trenowały, a ona i tak je wyprzedzała. Bardzo, faktycznie to naprawdę bardzo, bardzo to wieje, bo nieraz jest tak, że w gołębnikach to na górnych półkach gołębie w ogóle nie siedzą, jak wieje. Bo tak po prostu... Bo tam akurat przy celkach wchodzi. Tak, tak, jest pod samym dachem, tak wieje, że czasami to... Zresztą mój były prezes Emil Dudziński, myślę, że bardzo dużo ludzi go zna, to jak przyszedł do gołębnika do mnie, był w czapce, jak mu zawiało, czapka spadła, wziął czapkę i wyszedł. Powiedział, że on tutaj zapalenia płuc tylko może dostać. Ale widać tak, że gołębiom nic nie jest, są do tego przyzwyczajone, nie mam problemu z katarami, jakimiś tam rzeczami. Na pewno też jest sucho w gołębniku. Tak, jest sucho, nie mam problemu z różnymi rzeczami. Wiadomo, gołębiom po locie trzeba coś podać, staram się tego podać jak najmniej, przez to są te gołębniki do tego tak dostosowane, żeby po prostu jak najmniej ingerować w gołębie. Nawet w dzień, w który jestem w domu, nie wchodzę do gołębi. Gołębie są oblot, zamknięte, nie mam je, nie wchodzę, nie patrzę, co się dzieje. Tak jest, czyli generalnie, no właśnie, tego czasu dużo nie ma, ale raczej nie ma możliwości, żeby przesiadywać, żeby u tych gołębi przesiadywać. No ale mimo wszystko wyniki cały czas były, więc... Ale tak naprawdę to jest jedna wielka niesprawiedliwość, bo gołębnik to nie jest gołębnik. Wieje na tym gołębniku bardzo mocno. Te gołębie ładuję do koszy, zanoszę na półwkładanie. Wszyscy koledzy mi wkładają, to już wiedzą o tym, że przyjadę, klatki zostawiam. Ja robię co inne, a oni mi to wkładają. Ja jakbym był na miejscu tych gołębi, to bym tu nie wracał. No ja nie wiem, bo tak jak mówiliśmy właśnie, jeśli chodzi o podłogę, ona jest na takiej wysokości, że tam nie ma prawa w ogóle żaden kurz. 170 cm jest krata. Tam w ogóle nie ma prawa podlecieć. To jest robione dlatego, że to jest robione pode mnie, nie pod gołębie. No i czasami wiatr jak idzie od dołu, wyje, to nieraz w gołębniku wyje. Są ludzie, co zamykają gołębniki, robią, ja tego nie zamykam. Wręcz jak przeniosę gołębie i na nowe miejsce, będzie jeszcze więcej. Jeszcze więcej będzie pod powietrza. Zresztą byłeś u kolegi Bartka Morela, pozdrawiamy go serdecznie. Tam u niego jest po prostu, na zimę te gołębie mają przerypane. A jak byłem w listopadzie, widziałem te gołębie, to po prostu puder z nich się sypał. No właśnie. Tak. Czyli gołębie lubią powietrze. Gołębie śpią na kościołach, na szpitalach, gdzie wszędzie i nic im nie jest. Gołąb ma dostać jeść i ma przede wszystkim być zahartowany, a gołębi słabych ja nie chcę. To my hodowcy z gołębi zrobiliśmy inwalidów. Bo taka jest prawda. Od października czy od września gołębie są zamknięte, puszczone w kwietniu i chcemy od nich od razu wyników. Te gołębie nie umieją się zachować, nie umieją zejść na pole, nie umieją nic. I jeszcze selekcjonujemy pod względem konkursów, a to wystarczyłoby tylko te gołębie wypuścić trochę na pole, żeby miały swobodny oblot i te gołębie są idealnymi gołębiami na Brukselę, nie Brukselę, dalekie loty. To są te same gołębie, nikt nie ma innych gołębi, są te same gołębie, tylko te gołębie są po prostu zrobione z nich jest... Inaczej są prowadzone. Inaczej są prowadzone, bo dzisiaj dmuchane, taka... Dzisiaj po prostu, a ja jestem innego zdania. Nie zamykam, mają dmuchać, śniegu sypać, nie interesuje mnie to. Mają dostać jeść, jest tak, jak przychodzi jesień, to nie chodzę do gołębi, bo zakładam maskę, ale to maska to jest tylko oszukiwanie samego siebie. Wiadomo, że pomoże, ale to tak jak umarłemu kadzidło. Biorę karmniki z blaszaka, przynoszę tutaj, gołębie karmię. Czasami 2 tygodnie nie jestem u gołębi u góry. W ogóle nie wchodzę, tak, tu są karmione, pojnik wstawiam, napiją się i tyle. One mają przeżyć, mają być zahartowane, a któremu coś nie pasuje, nie mam z tym żadnego problemu. Odchodzi. Tak jest. Podejdziemy sobie bliżej jeszcze pod wolierę, bo jak widać gołębie są jeszcze w parach. Tak, głównie gołębie są w parach ze względu na to, że tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli, przez mój dom gołębnik w lipcu idzie autostrada. Idzie autostrada, która prowadzi Kielce, Warszawa, Kielce, Kraków, S7. To wszystko będzie burzone w niedługim czasie. I większość gołębi jest nieporozłączanych ze względu na to, że nawet nie będę parował tych gołębi, raczej nie będę parował na pierwszy lęk, dopiero może na drugi lęk. Gołębi też tam nie przenoszę w tej chwili, bo tam jest pusta działka, stoi tylko dom, który żeśmy wybudowali.
na razie w surowym stanie, pusta działka, gołębie przeniosę dopiero może w czerwcu, jak mi się uda, może w lipcu, może na trzeci, czwarty lęk coś wypuszczę młodych. Także tutaj nie wypuszczam ani jednego młotka, chyba że z 5-4 młode, czy tam 3 po tych starych gołębiach, które mają po 10-12 lat, po 13 lat, to tylko żeby sobie jakąś samiczkę zostawić do rozpłodu. A tak to po prostu nie puszczam, więc mi to nie jest potrzebne. Gołębi jest ponad 100. Po prostu no nie ma sensu. Nie ma sensu. Tak jest, no ale powiedzmy tak. Będą nowe początki na nowym miejscu, ale jednak ze starą obsadą, czyli te gołębie będą cały To znaczy czas. Się, jeśli bym miał zaczynać od innych gołębi, to nie zaczynałbym w ogóle. Bo wiem, ile to kosztuje czasu, ile to kosztuje zdrowia, ile to kosztuje, tutaj kosztuje wszystkiego. Ja powiem tak naprawdę, że tutaj jest ponad 100 gołębi, ale pod 100 gołębi to są gołębie Sławka i Haralda Grimme. I do tego jeszcze tam kilka z tych gołębi Zbyszka Żaka. A tak to są pojedyncze sztuki innych gołębi. I nie chcę gołębi, nie sprowadzam, nie kupuję, nie jeżdżę, nie przywożę. Mam kolegów, którzy mają super wyniki, stali na Mistrzostwie Polski na pudle. Nie mam od nich gołębi, bo nie chcę. Mnie skusić na gołębia jest bardzo ciężko. Ale też kwestia tego, że właśnie, jeśli nie wiadomo było, co jeszcze będzie, tak. jak ta sytuacja się rozwinie, tak. To więc też nie było się co jakby powiedzmy rozbudowywać. Tak, oczywiście, a następna sprawa też jest taka, niech też ktoś tam, czy koledzy niech pomyślą, że robimy tu jakiś dzisiaj reportaż, ze względu na to, że chce się gołębi pozbyć. Nie, te gołębie, które są tu, wszystkie zostają. Tak, myślę, że około 100 gołębi, które tutaj jest i pojedzie ze mną na nowe miejsce. Nie jest to reportaż pod względem kupić, sprzedać. Zresztą, jak wiesz o tym, ja nigdy gołębiami nie handlowałem, gołębie hoduję dla siebie. Gołębie traktuję jako członków rodziny, dbam o nie, chodzę, to co mogę, a one się odwdzięczają. Tak jest. No, ja nawet bym o tym nie pomyślał, że jakaś sprzedaż tutaj by nie, szła. Nie. Bo, to jest... Wiem, że pan jest hodowcą z krwi i kości, także... To, co mamy przygotowane tutaj kilka tych młodych na aukcje, które czekają na ciebie od czerwca. No właśnie. to tak jak mówię, jakby nie to, że ty, ojciec twój, którym się dobrze kolegujemy i twoja cała rodzina, to na pewno byśmy tu dzisiaj nie stali, bo nie mam parcia na szkło. Gołębie hoduję dla siebie. Tyle, no. Tak jest. A co do tych młodych właśnie, no to one już, tak jak pan powiedział, z czerwca są, później je zaprezentujemy, ale generalnie one... Coś jeszcze wybierzemy kilka z tych młodszych. Praktycznie są do parowania. To już ten, już samczyk, ten pstry, czerwony pstry, to już jest parowany, nie? On był znalazł sobie samiczkę sparowany, ale większość tak jest. Zresztą powiem tak, bo ktoś tam mówi, że u kogoś tam gołębie latają. Ja gołębiami ogólnie, tak jak powiedziałem, nie handluję, gołębie są dla mnie. Ale mam kilku kolegów, przyjaciół, którzy mają gołębie ode mnie. Na przykład powiem tak, Jarek Kitka Szczebini zrobił mistrza okręgu Śląsk Wschód w derbach. To jest na 6 gołębi, bodajże 5 jest moich. W maratonie mu leciały, powiedział, że takie gołębie jak ode mnie z tego Płowego i z Burka, z Żaków, nie miał gołębi jeszcze. Andrzej, mówię po nazwisku, może koledzy nie będą się denerwować, bo nic im o tym nie mówiłem. Ale Andrzej Tomkowicz, oddział Bukowno, tak, sam wnuczka Płowego, roczna, na 4 oddziały, czy na 5, nie pamiętam ile, bo nigdy tam nie patrzyłem, to on mi mówił, pierwsza w rejonie jako roczna. Ma samiczkę ode mnie, którą sobie wziął, 2 późne młode w 17 roku bodajże, w 18 chyba tak, wypuścił samiczkę, jako dwulatka była z Brukseli, trzecia w oddziele, a w 2021 była pierwsza w okręgu z wyprzedzeniem ponad 2,5 godziny nad drugim gołębiem w okręgu, to jest po całej parze moich gołębi, nie? Zresztą u kolegi Jacka Cisowskiego, córka Płowego, 11 konkursów, jedna z najlepszych w maratonie. U kolegi Krzyśka Kojdra, oddział Przeworsk, syn dwulatek, 13 konkursów na 14 wkładań. Spóźnił się rano, po 5 się konkurs skończył, spóźnił się 2 minuty, żeby mieć komplet. Na 20%, nie na 25%. Także na 25% ma konkurs pewny, nie? Jako dwulatek. Zresztą, weźmy Zawiszę, 7, 40, któryś tam, nie pamiętam, w Mistrzostwie Polski w kategorii A, nie? U Dawida Salomona w Kazimierzy Wielkiej, roczna, dałem mu jajka, dwie pary jajek bodajże w 2019 roku. Z tych jajek, wziął więcej gołąbków, ale w 2019 roku wziął dwie pary jajek, z tym była roczna samiczka z maratonu, 11 godzin po wieczu, pierwsza w oddziele, druga w okręgu. Z tej drugiej pary samiczka, też była samiczka, była z tego samego lotu trzecia w oddziele. I to roczne. No właśnie. No. Tak, tak. Także generalnie coś w tych gołębiach jest. Bo jak one już tyle lat tutaj są, przecież płowy to jest gołąb
z 2012 roku. Tak, to jest 12 roku, tak. To jest gołąb 12 roku. Jest to po całej parze gołębi od Haralda Grimme. Zresztą pokażemy jeszcze jego ojca, pokażemy dzieci. Zresztą tak jest. Jeszcze tak. W 2019 roku dałem na wspólny gołębik z kolegą tylko dwa gołębie. Te dwa gołębie to było do Jasia Bochęciaka na Giewont. Te gołębie dotarły do finału i to były dwa wnuki z Płowego, ze starego, tego oryginalnego 08 roku. Pojechały, ten gołąb jeden z finału był, jeden był szósty, a drugi był 60 któryś. I potem jeszcze Giewont zorganizował lot wspólny z gołębnikiem Dobczyce. I tam było 525 km i ten drugi, który był 70, koło 70 miejsca, poszedł na tamten finał, bo ten, co był 10, nie mógł iść, bo był zarezerwowany do Ameryki. Aha. I tamten poszedł i wygrał to. I był pierwszy przy 9 godzinach lotu z 500 ileś kilometrów i to było już praktycznie ostatnia niedziela października. To już było... No właśnie, czyli 9 godzin lotu, teraz jak pan wspomniał, no to też pytanie, czy te gołębie sprawdzały się właśnie głównie na takich lotach, tych już dalszych 500-700? To są, czym bardziej pod wiatr, zresztą one leciały i z wiatrem, nie ma problemu, i pod wiatr. No jak mówimy, że gołąb zrobił za 2 lata 29 konkursów, to musiał lecieć wszystko. Tak, i on, czy był to maraton, czy nie maraton, on leciał do kategorii A z 5 lotów, miał 21, ale a do C miał 18. W D był szóstym gołębiem w Polsce, drugim gołębiem i miał 12662. To w wyczynie mógłby być ten. No ale to mogłem go dać tu albo tu, nie? No zresztą jego dzieci siadały pierwsze, drugie, brat z siostrą, pierwszy, drugi na gołębniku i pierwszy, drugi w oddziele, nie? Zresztą to jest cała ta rodzina, ja nie mam innych gołębi i nie chcę innych gołębi, jak na razie. Jak będę potrzebował, to jest jednego, jestem bardzo ostrożny w sprowadzaniu gołębi. To, co mam, to mi wystarczy na ileś lat. Zresztą tu jest jeszcze przez 10 lat można tymi gołębiami pracować, minimum 10 lat można pracować. Zresztą, tak jak mówiłem o tym, że te gołębie obydwa pojechały do Ameryki, zresztą rozmawiałeś z kolegą Dawidem, to kolega, który je zakupił, wychował po nich gołębie i wygrał roczniakami wszystko. W klubie wygrał wszystko, tam był 5 i 15 gołąb stanu, to były z tych gołębi i to były roczne po tych gołębiach wypuszczone, to siadały 750 km w Stanach Zjednoczonych, pierwsze w klubie. Zresztą wiesz o tym, bo rozmawiałeś. No. O tym tak jest, no także właśnie to też kwestia tego, że te gołębie po prostu chyba mają dobre geny przekazywania, bo powiedzmy nie tylko dzieci, wnuki, ale też dalsze pokolenie dobrze sobie radzi. Tak, i przede wszystkim są bardzo spokojne. Ja naprawdę do gołębi chodzę bardzo mało, nie przebywam w gołębniku, to są naprawdę 5 minut rano, może 10 i 10 na wieczór, resztę nie mówię, że gołębie karmię źle, że nic im nie daje, że tamto, nie, absolutnie, bo tak się nie da, ale tam, w tamtym gołębniku nie przebywam, bo nie mogę, zdrowie mi nie pozwala, więc sobie biorę krzesełko, oglądam sobie jak trenują, czy jak wypuszcza, tak. Patrzę na to, nie mogę i się tego przeskoczyć nie da, nie? Albo można to po prostu robić jak najmniejszą siłą oporu, albo zlikwidować, nie? A że z gołębiami pewnie umrę, to nie wiem, to pewnie będą. A czy będę lotował do końca, to też nie wiem, bo jak zdrowie nie pozwoli, to zostawię sobie 20 par czy ile i popatrzę sobie raz w tygodniu na nie. Po prostu to lubię, no. Dokładnie, także teraz sobie przejdziemy może właśnie na chwilę do gołębnika, żeby pokazać jak to wygląda. Okej. Okay. Także no teraz wchodzimy już do gołębnika, teraz lotowego samca. Tak, to jest gołębnik wdowców, bardzo malutki, cele są tak samo malutkie. O, a jedna samica się nie ruszyła. A to jest stara babcia, to jest 8 czy 2, ona tam sobie wchodzi, chowa się przede mną, myśli, że ją na lot chce pewnie dać, ale niestety już nie. Nie posiadam jakichś tam wielkich anten, gołębie wyskakują górą, gołębie wyskakują dołem, wchodzą, mam tylko jedną szufladę na jedną antenę, nie tak jak mają niektórzy po 30 anten, ja mam jedną, to jest blokowane drutem, jeden tunel mają gołębie. Tak samo to jest cały gołębnik na wysokości 170 cm, 170 cm jest beton. Karmniki są tak samo zrobione przeze mnie, są zrobione wkłady raz w tygodniu lub dwa, jak tego wkłady są wyciągane, są myte. Gołębniki, syn przeważnie mi bardzo często pryska. Co mam pod ręką, czy ocet, czy wilkon, obojętnie co, to jest pryskane. Tak, sprzątane nie są za często, ale pryskane są cały czas.
wentylacja jest otwarta cały czas. Nie przyciemniam gołębiom żadnych szmat na oknie. Wszystko co jest, to wszystko wyciąga. Tam jest pootwierane. Tutaj tak samo. O, tu mam cele Hermesa, tylko akurat taśmy się teraz popsuły. Ale tu był mój płowy, który miał 29 wkładań, 29 konkursów, tyle ile było możliwe. A w 16 roku na 15 wkładań, 15 zrobił konkursów, wszystkie na 10%. Tu jest wszystko jest pootwierane, cały czas dmucha. I najwięcej gołębi, najlepszych lotników uchowałem z tych najwyższych półek. Tutaj jest gołębnik na wdowy. Też teraz w tej chwili jest pusty, bo gołębie są wypuszczone na wolierkę. Tak samo jest wentylacja do góry, okno. Nic cudów, wszystko zrobione przeze mnie, nawet siodełka są zrobione przeze mnie. Czyli wdowy siedzą powiedzmy naprzeciwko siebie. Tak, tu jest zachód, wlot, cały czas im dmucha. Ale z tymi wdowami to nie jest dlatego, że one po prostu mają jakąś większą rywalizację. Nie, one nie ma. Nie, ja tak mam zrobiony gołębnik i tak muszę być. Ten gołębnik jest zły, bo ten gołębnik powinien mieć z przodu korytarz, na tyle sianie powinny być wdowce. Zresztą u mnie wszystko jest na nie tak, a dlaczego te gołębie lecą, ja sam nie wiem. Ja myślę właśnie, że na przykład sądząc po tym gołębniku, gdzie są samce tutaj, gołębnik ostatnio nawet właśnie ktoś wspominał, że jeśli samce mają naprzeciwko siebie cele, to właśnie jest lepsza motywacja dla nich. Radku, powiem Ci tak. Z motywacją to jest różnie. Ja ani nie pokazuję, ani nie otwieram cel samcom, nic. Przeganiam je, idą na lot i samce potrafią siadać pierwsze w oddziele. I mam gołębie, co miały po 3,27 w A i po 10 i po 2 w C z trzech lotów. Nie wierzę w takie cuda, nie wierzę w żadne motywacje, nic. Wierzę tylko w dobrego gołębia. I w selekcję. Dobrego gołębia. Tak. Co jest ciekawe, bo mówiliśmy o bardzo dobrych lotnikach samcach, ale mówiliśmy o samicach. Tak. Czyli powiedzmy, że gołębnik był wyrównany i samce i samice leciały fajnie. Nie mam to... Kiedyś mi dużo lepiej leciały samice. Potem już ostatnimi czasami też doszło do tego samce, że naprawdę były dobre samce. No ale te samce były z tych lotników, które były wcześniej, nie? Gołębniki, zobacz, tu jest na przeszczał. Tutaj jest gołębnik rozpłodowy, bo są dwa takie malutkie. Gołębnik rozpłodowy, wąziutki, bez siodełek, bez niczego, z przodu otwarte, z tyłu otwarte, wieje, dmucha. Nawet jakbyś chciał, to łopatą śnieg możesz odgarniać, bo też tak czasami jest. Tak, bo tutaj no właśnie, wpadnie śniegu i... Oczywiście. Nie przejmuje się. Nie. Tutaj masz tak samo drugi gołębnik rozpłodowy dla samców. One sobie przechodzą, tak, taki sam, one sobie przechodzą praktycznie pod spodem, to wszystko co jest. Wszystko na kratach, 100% kraty. Co mam, to tylko są to w celach, są w rozpłodzie takie, że miskę daję do góry, podniesione, żeby mi czasami nie tukły, bo to są bardzo małe gołębniki, jak tego nie miałem, to mi tukły jajka. Tutaj są, tu jest gołębnik dla młodych, w tej chwili siedzi trochę samic, a i samczyków też. Samic w większości z gołębnika rozpłodowego, ale i samczyków też jest kilka. Kurczę, ale generalnie to tutaj nie ma ani żadnego pyłu, ani nic właśnie. Wszędzie wszystko jest pootwierane, wszystko jest zrobione. Tak, tutaj wpada powietrze. Tak, tak. Tego powietrza jest mega dużo, właśnie dlatego mówię o tym tyle, bo... Tak, no bo... Naprawdę tutaj chodzi, widać, żeby coś latało. Chodzi o moje płuca, to jest o moje zdrowie. Tak samo jest pod spodem pootwierane, to nieraz to tu tak dmucha, że aż wyje. A gołębią to nie przeszkadza. Ale no właśnie. Wszyscy zamykają, nie zamykają. Ja... Po prostu wszystkie czynności, które robię, czy wodę zmieniam, czy coś, to zmieniam tu, na tej kracie. Czy pojnik umyję, czy coś takiego, to wszystko na kracie. Czasami jest tak, że jak nie mam maski pod ręką, to na oddechu zamkniętym wchodzę do gołębnika, biorę pojnik, wychodzę, wlewam wodę i wnoszę go z powrotem. W ten sposób. Nie mogę, po prostu tak, nie da rady. Przejdziemy sobie na dół, żeby pokazać, jak tutaj właśnie, na jakiej wysokości to jest zrobione. Tak, wysokość tu jest 170 cm i to nie jest w ogóle zamykane. 170 cm, 160 parę cm jest zrobione. Od wylewki są ocieplone, są dwie wylewki, jest folia, jest izolacja, żeby nie było wilgoci. W tym gołębniku, w tamtym gołębniku nie ma tego. Jest tylko jedna wylewka. Tutaj przy wdowcach jest troszkę bardziej odizolowane. Tak jest, także no teraz może przejdziemy sobie do zaprezentowania tych kilku gołębi z rozpłodu. Pokażemy. Zaprezentujemy, tak, pierwszego gołąbka, który jest już babcią, bo jest z 09 roku, 3103.
jest to prezent od kolegi Sławka Burka. Serdecznie go pozdrawiam i chciałbym, żeby mi chociaż jeszcze kiedyś w połowie uchował takiego gołębia jak ta samica. Czyli trochę radości przyniosła. Tak, jest to matka gołębi, co siadały na 20 na 30 tysięcy pierwsze i to nie jeden gołąb, tylko jest z tej samicy bardzo dużo lotników było, co siadały na kupę tysięcy gołębi pierwsze. I lotniki, i były lotniki oddziału i w kategoriach, jest matką samicy 2,30 do C, jest matką samicy 6,65 do C, no jest matką samicy, co była druga na 29, druga na 24 tysiące gołębi. Jest matką samca, który był pierwszy na 24 tysiące gołębi. Zresztą jest, no... Ale ona jest też mamą tej krasy. Tak, no to była samica, która była 6,65 do C, tak, ona mi zdechła, była pierwszą samicą w Polsce w kategorii Arlond w dobrym locie. Miała 599 i coś, brakowało jej niecały punkt do kompletu. Do maksa. Tak, do maksa, nie? No nie, no to jest samica po prostu, jeszcze która... skrzydło zaprezentujemy tej samicy. Ona mi się podoba z głowy, ta samica. Tak, ale... Pokażemy może właśnie jak wygląda. Tak. Bo nietypowo. Tak, ale też chcę powiedzieć to, że to też nie jest przypadek, że ona daje. Bo jej ojciec miał 1,2 w maratonie. Aha. Miał 15 konkursów, był drugim lotnikiem okręgu Bydgoszcz. Także to nic nie bierze się... Jak to rozmawiałem z Dawidem Salomonem, zawsze mu mówię tak, że z pustego to nawet Salomon nie naleje. A jeszcze zanim zaprezentujemy właśnie tego gołębia, którego ma pan w ręce. Tak. Bo takie w międzyczasie nasz nasuł przemyślenia, że jeśli chodzi o ten gołębnik, czyli o to, że on tak dużo powietrza ma i tak dalej. I bardzo w nim wieje. To jest tak. Też niech koledzy nie myślą, że otworzą w jednym roku okna i od razu będzie wszystko grało. Nie będzie grało. Ja czasami bardzo rzadko sprowadzam gołębie, tak jak powiedziałem, bo jestem oporny na sprowadzanie gołębi do swoich gołębi. Wolę sobie uchować po najlepszych lotnikach samiczkę i zamknąć ją, i z niej hodować, niż sprowadzać. Ale jak coś sprowadzam, to jesień jest taka, że czasami ten gołąb ma dość wszystkiego. One muszą to po prostu przejść, muszą to przełamać się, całą to zdrowie, to wszystko zahartować się i dopiero coś z tego będzie. To nie jest tak, że one tak wyglądają, ja je karmię czasami nawet ich nie karmię jak mnie nie ma, bo chodzę tylko sam koło gołębi, nikt mi nie pomaga, ewentualnie syn mi posprząta, żona jeśli mnie nie było nakarmi, ale to jest tylko tyle. Syn pójdzie tylko posprząta, on nawet nie wie, który jest gołąb, jak kolor gołębia wygląda. Ale niestety musi dać się pomóc. Także to po prostu to są lata, które po prostu kilka lat musi na to potrwać, żeby te gołębie się dopasowały do tego, do bytu taki jaki jest. Tak samo no, tu zostało jeszcze 5 miesięcy czy 6 miesięcy i ten gołębnik pójdzie cały pod spych. Bo tutaj, gdzie gołębnik stoi, będzie minimum 10 czy tam 12 metrów wykop w dół i autostrada idzie dołem. Tak, dołem. Tu będzie wykopane wszystko. Tak, zaprezentujemy gołębia może teraz. Tak jest. Oryginalnego gołębia od Haralda Grimme, którego przywiozłem w 2008 roku z jajek. Był to gołąb był to gołąb lotowany u mnie jako roczniak, już reprezentował okręg na wystawie w Sosnowcu w klasie G. Właśnie skrzydło pokażemy. Tak. Jest to już dziadziuś, bo już ma 14 rok, o kurde, to już faktycznie ma już trochę lat, nie? No, ale leciał rewelacyjne kupę, jest to dziadek gołębia, który w Ameryce po sobie zostawił super lotniki. Zresztą, no dziwię się, że tak daleko i te gołębie sobie też dały radę. Zresztą, ma też kolega w Anglii na wspólnych gołębnikach z jego syna gołębie i też mu się super pokazały. To jest generalnie ojciec też tego połowego lotnika. Tak, tak. To jest ojciec połowego lotnika. On był sparowany z taką samicą od Haralda Grimme 81-30 08 roku i wyszedł ten właśnie 41-08, co miał 29 wkładań, 29 konkursów. Nie? Zresztą tak jak mówię, tutaj z niego to jest 20 dzieci po nim albo więcej na pewno jest uchowanych. Zresztą zaprezentujemy zaraz kilka z nich. A już widać, że to już jest po prostu dziadziuś, bo... No tak, ale tak. Jeszcze sobie od czasu do czasu jeszcze, wyskoczy. Tak, jeszcze sobie wyskoczy. O. Tak.
No to już w tamtym roku, 2021, został wypuszczony całkowicie na pole, lata sobie. No już po prostu ma... Bo to był go oblotowany? Tak, on już jako roczniak stał, reprezentował okręg. Tak. On już był kilka lat lotowany. Tu jest następny gołąb od Haralda Grimme, który też był lotowany u mnie. To jest też jajek przywieziony od niego, bezpośrednio od niego. A to jest gołąb 08 roku też. Tamten miał 81,36, a ten ma 81,28, 08. Jako roczniak to był chyba najgorszy gołąb na gołębniku, a jako dwulatek, jak zaczął od któregoś lotu robić, to był miał trzy dyplomy i trzylatek miał trzy dyplomy. Jego skrzydło pokażemy, tak. A płowy już jest w środku. Płowy już jest w środku, jego też sobie wypuścimy. To są wszystko gołębie, które to są wszystko emeryci, to są z tych gołębi od Haralda, które miał do 2009 roku. Które hodował. Tak, tu jest samiczka o numerze 4090. Miała do kategorii C2,30 koeficjent. Jest to córka 3103 od Sławka Burka. Którą prezentowaliśmy. Miała pierwszy konkurs na 3290 gołębi, drugi konkurs na 6100 gołębi i trzeci konkurs na 29972 gołębie na cały okręg. No to już samica taka, powiedzmy... Tak, i latała naprawdę przez kilka lat latała rewelacyjnie. A generalnie teraz gołębie jeszcze są ogólnie wypuszczane? Nie. Następnym gołębiem, którego zaprezentujemy, jest 6396, jest to gołąb z 15, ale tak naprawdę jest z 17 roku, na starej obronce. Jest to syn tego starego płowego, 08 rok, a on jest ojcem gołębia, który na Giewoncie był pierwszy z 525 km i na dwa wspólne gołębniki wygrał wtedy i pojechał do Ameryki. I po tym gołębiu, czyli po jego synie, czyli to jest dziadek do tego gołębia, to jest ojciec do tego gołębia, ale dziadek do tych gołębi, które zostały wychowane w Ameryce, te gołębie w Ameryce latały po 750 km niespieszone. I siadały pierwsze w klubie. Teraz zaprezentujemy gołębia płowego. To jest lotnik, który miał 29 konkursów o numerze 4108, 12 rok. Jest to gołąb oryginalny po całej parze Haralda Grimme. W ciągu dwóch sezonów miał 29 wkładań, 29 konkursów, kategorie A z 5 lotów 21, B 10 z 4 lotów 10,01, C co 17, niecałe 18, w D był 6 gołębiem w Polsce, miał 39 z groszem, latał wszystko, ale tak naprawdę nie jest to gołąb lubiany przeze mnie, jest to gołąb, który jest nieufny. Po kilku latach, jego dzieci są takie, że przychodzą do ręki, a nie wszystkie, ale większość, a on po prostu nie. Ale to jest to gołąb taki, którego za całe życie, jak hoduję gołębie, nie miałem takiego gołębia. Jest to gołąb, który przeniosłem do rozpłodu, to w ogóle schodził mi z jajek. Na wiosnę, jego tylko interesowały loty, jak widział gołębie, że były wypuszczone na polu, na oblotach, schodził z jajek, zaziębiał jajka. To był lotnik. To nie był gołąb, który po prostu chciał po nim wychować. I to jest taki gołąb, że nawet już po tylu latach, co siedzi w rozpłodzie, jakbym mu dzisiaj zabrał jajka, to odchodzi od samicy przez 10 dni, przez tydzień. W ogóle go samica nie interesuje. Jego interesuje tylko świat i pole. Troszkę go akurat w klatce podziobały. No, bo tam on taki jest akurat, nie da się nam bardzo, ale tak. Następnego syna, 81,36, 08 roku. Jest to gołąb z 16 roku. 50-12. To jest brat tego gołębia, który był ojcem tego, co pojechały do Ameryki. Też wydał mi naprawdę już roczniaka 538-011, co był drugi w oddziele i siódmy w oddziele jako roczniak. Właśnie. One mają kolor po prostu. Kolor, ale oczy, a upierzenie to... No. Tutaj zaprezentujemy jeszcze samiczkę. To jest córka tego 4108, tego płowego. Też jest jedna z najfajniejszych gołębi, jakie udało mi się wychować po tym 4108.
Też taka jaśniutka. Tak, tak, tak. I też ona ma charakter całkowicie do niego podobny. Tutaj jest następny syn 8136, a pełny brat tego płowego, tego niebieskiego, którego żeśmy przedstawiali przed chwilą. Bardzo dużo gołębi wychodzi właśnie z białymi głowami, z białymi lotami z tego samca. One mają przepiękne oczy, te gołębie. No, ten ma. Tak, widać. Tak. Po tym gołębiu u ciebie będziesz miał bodajże 3 gołębie dane bezpośrednio po nim. Tylko że to są gołębie wszystko zimbredowane i on jest parowany na swoją półsiostrę, czyli znów córkę starego. No czyli tak, ojca właśnie, tego. Właśnie tak. Głównie miały to być gołębie. Tak, 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 tak. 5 czy 6 gołębi jest typowo zimbredowanych i one czekają od czerwca praktycznie na ciebie. Może nie wszystkie, ale cztery to na pewno. Pokażemy teraz samczyka o numerze 4574 z 15 roku. Jest to mój lotnik, który był lotowany od roczniaka do pięciolatka do 2020 roku. W 2018 roku do siódmego lotu miał jeden konkurs. Był już zniesiony z gołębnika na dół, miał zostać usunięty. Ale że był sparowany swoją siostrą, a ona leciała dobrze, nawet była typowana do dychy, więc to mu ratowało życie. To była po drugiej pięćsetce, poszedł na trzecią pięćsetkę. Na trzecią pięćsetkę poszedł, znów spudłował. Miałem mu już ściągnąć tipesa, żeby został w domu, tylko do niej, ale jak ładuję, to sprzątam gołębnik cały, idą wszystkie gołębie. U mnie na pięćsetkę jak było, to gołębnik był pusty. Nawet kuna choćby weszła, to nie miałaby się czym pożywić. Ale do tego gołębnika, tak. Bo to jest osobno. Ale z dziewiątego lotu, czyli z czwartej pięćsetki, był taki bardzo silny wiatr zachodni. Usiadł pierwszy na gołębniku, a drugi w oddziele. Tylko tyle, że nie mógł wylądować, bo ten wiatr go nosił, był pierwszy, ale kolegi gołąb był pierwszy, on był drugi. I miał jeszcze 3 loty do kategorii B, czyli 3 razy 300 coś, nie? I z tych 3 lotów i z tym lotem z 500-ki wygrał kategorię B w oddziele przy 16 koeficjencie. Na następny rok zrobił 3,27 do A. Na następny rok bodajże miał coś koło 16 czy 17 znów B. Także jest to gołąb, nie liczyłem mu, bo ja aż tak papiery bardzo nie patrzę, bo mnie to tak bardzo nie interesuje, ale w ciągu 4 lat myślę, że ponad 12 razy w pierwszej piątce, szóstce w oddziele. I nie zapowiadał się. Nie, w ogóle ten gołąb był do usunięcia. No właśnie. Tak, ale jest, też trzeba powiedzieć tak, jest to gołąb, który to też nie jest przypadek, że ten gołąb tak latał, nie? Jego babką jest samica od kolegi Jacka Cisowskiego, jest ta 131, która była jako dwulatka, czy jako trzylatka, nie pamiętam, piąta w Polsce w kategorii D, a znów babką, albo prababką, musiałem to sprawdzić, jest olimpijka Stasia Barłoga. Także tutaj dwa wybitne lotniki, to nie jest przypadek, że ten gołąb po prostu tak zaczął latać. Ale latał potem rewelacyjnie i z 500-ki szósty na oddział. No, nieraz było tak, że był trzeci, ale w pierwszej dziesiątce było 8 moich. No i przy wchodzeniu też go niektóre mijały. No. Zaprezentujemy samiczkę 1184 z 13 roku. Ona i jej pełna siostra, tylko 8332 z 10 roku, mają na pewno ponad 90 konkursów. A 8332 to nie ten numer, co w gołębniku? Tak, tak. Ona się tam chowa pod spód. To jest jej pełna siostra. Zresztą ta samiczka, która tutaj tak chodziła za nami, patrzyła i puszczała się, to jest jej córka. Zaparowana była na 4108 i to jest jej córka. Aha. To były gołębie, które w 2015 roku miały szóste miejsce w Polsce w generalnym. To były gołębie, które były cały czas typowane. Zresztą tam jest tak samo jej półsiostra, 1104. Z 10 lotów miała ponad 5000 km. Czyli wszystko, 10 konkursów i ponad 5000 km. Zaprezentujemy tu jeszcze jednego gołąbka. Jest to gołąb z 3 gołębi, które wychowałem w 2020 roku, 6170. Po starym płowym wychowałem w 20 roku 3 tylko gołębie. Jednego gołębia zabrał Tomek Tomaszewski do Radoszyt. Pozdrawiamy Tomka, a czekam na niego 2 lata. To jest drugi gołąb.
To jest drugi gołąb, jest to gołąb przygotowany dla kolegi Roberta właśnie do Chicago. Jakby go nie chciał wziąć, byłoby bardzo dobrze, ale może kiedyś pojedzie. W tej chwili jeszcze jest jeszcze u mnie, jak go ogląda, to będzie go widział. I zaprezentujemy ostatniego gołąbka, bo więcej nie będziemy ich łapać. Jest to trzeci syn z 2020 roku po płowym. Tylko to było tak. Płowy był parowany na swoją wnuczkę. Płowy był parowany na swoją wnuczkę, czyli na córkę tego lotnika, jego syna. I zresztą pokażemy zaraz matkę i jak on był parowany. I to jest właśnie ten trzeci gołąb, który został wyhodowany jeszcze ze starego. Te gołębie mają takie specyficzne, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie znam się bardzo na tym, na hodowaniu, może bardziej na lotowaniu, ale mają coś takiego, takie jakby aż łezki po sobie. Takie po prostu jak, o, na piórach, no. Te piórka mają takie jakby, bardzo dużo gołębi z tego właśnie wychodzi, takie jakby tu miały na pokrywie takie mają po prostu łezki po sobie. Zresztą to jest matka, to jest właśnie matka tego gołębia i ona też to ma. Też po sobie mają takie o. Tak jest. O. To jest no. Tak, to jest właśnie córka tego lotnika i to jest właśnie matka tego, którego żeśmy przed chwilą. A to jest córka 4108? Tak, tak, tak. To jest córka, a wnuczka znów do 152 Zbyszka Żaka, też super połączenie. To samica Zbyszka Żaka 152 miała. Ja mam tak naprawdę to mam z 8 dzieci jej. To była samica, która miała 13, 13 i 14. To jest. No także te najlepsze gołębie sobie zaprezentowaliśmy. Ja teraz chciałbym trochę porozmawiać w ogóle o metodzie, jaką te gołębie były lotowane i trochę też o karmieniu. Metoda rozumiem, że totalne wdowieństwo, bo i samce i samice były tak, tutaj tak, lotowane. Tak, metoda totalne wdowieństwo. Mam jeden wylot tylko, który wchodzą. Jest to obiegówka. Jeden wlot, jedna antena. Samiczki są wypuszczane drzwiami przez wolierkę, idą w powietrze, samce są przeganiane w miejsce samic, samice wchodzą, karmione i z powrotem. I w tym czasie są wypuszczane samce w pole. Nigdy gołębi nie gonię, czy latają 5 minut, czy latają 15 minut, nie obchodzi mnie to. Jakby mi bardzo trenowały na oblocie, to bym się nie cieszył, tylko martwił. Nie. U mnie najlepsze loty to były takie, że nie zdążyłem samców przegonić, a samice już były na gołębniku i też ich nie gonię. Jak chcą wchodzić do środka, nie ma gonienia, one wchodzą. Samce mają to, że jak chcą wchodzić do środka, to otwieram im drzwi i jeszcze przez drzwi sobie wyskakują i chodzą tak jak pszczoły. O, tamte pół godziny, 40 minut. A samice nie. Samice chcą 5 minut, to 5 minut. Chcą 15 minut, to 15 minut. Nie gonię ich w ogóle. A to też ciekawe właśnie, bo zazwyczaj każdy gdzieś tam chce, żeby te gołębie latały długo. Znaczy długo, może raczej chodzi o intensywność, jak o długość tego. Wiesz co, doszedłem do tego parę lat temu, jak miałem taką krasną samiczkę 8-3, 8-3, 8-4, która była, tak jak już powiedziałem, miała 6,60 do C, to była córka samicy od Sławka Burka, rewelacyjna samica. I ona na oblocie, jak ją wypuszczałem, to zamiast trenować samicami, przychodziła do mnie na taras albo do domu. Nieraz było tak, że przychodziła, pukała w okno, otwierałem okno, wchodziła do mieszkania, wchodziła sobie po mieszkaniu i wyszła. Taka była. Tak była osłona. I ona bardzo rzadko trenowała z gołębiami. A przychodziły loty i siadała pierwsza, czołowa, skoro miała 13 konkursów do kategorii, kategoria C665, potrafiłabyś pierwsza w oddziele ze 100 km, potrafiłabyś pierwsza z 500, potrafiłabyś pierwsza z maratonu. Potrafiłabyś pierwsza, gdzie maraton był 10 godzin, nie? Potrafiłabyś trzecia w oddziele, gdzie nie było na noc ani jednego gołębia i była rano już jako trzecim gołębiem w oddziele. Także jej to nie przeszkadzało latanie, trenowanie, więc skoro jej to nie przeszkadzało, to innym też nie powinno. Nie powinno, nie, właśnie. Nie. Ja nie będę, dla mnie gołąb jest gołębiem, on ma siedzieć, jego gołębnik jaki jest, taki jest, bo to jest prowizorka, ale jego miejsce tam ma być tak samo jak człowiek ma tęsknić do domu i ma iść do domu i tak samo gołąb ma wracać do domu. Tak jest, czyli teraz pytanie, jeśli te gołębie tak koło domu powiedzmy, no nie mają wymuszonych oblotów, więc czasem latają mniej, jak jest z karmieniem w sezonie lotowym w ogóle? To znaczy tak. Żeby ten apetyt utrzymać i tak dalej.
Tak naprawdę to nie znam czegoś takiego jak tam załamanie gołębi formy po którymś locie czy coś. U mnie czegoś takiego nie było, żebym po prostu odczuł to, że gołębie słabiej poleciały. Zazwyczaj leciały dobrze. Wiadomo, że nie były wszystkie loty udane, bo były takie loty, że 8 razy w sezonie wygrałem pierwszą serią i miałem tak, że miałem 8 razy pierwszego gołębia w jednym sezonie, nie? Ale też konkurencja jest, konkurencja nie śpi, każdy sprowadza, każdy lotuje, każdy wozi, trenują i to jest właśnie fajne, nie? Karmię gołębie łyżką, ale jak widzę, że jeszcze by zjadły, to im dosypuje. Ale to dosypuje im karmy naprawdę takie już byle jakie, nie? Gorsze karmy. I też na loty 500 dosypuje troszkę kukurydzy, ale jeśli dosypuje kukurydzy, to odejmuje karmy. Nie ma tak, że gołębie jedzą ile chcą. U mnie się to nie sprawdziło. Robiłem tak, bo koledzy mi to mówili, daj karmę do oporu przed maratonami. Nie, u mnie gołębie muszą iść. Muszą mieć tyle, co potrzeba, żadnego pełnego koryta, nie daje orzechów gołębiom, daje za to drobne nasiona. Dokładam, tak, ale to jest tak, 100% karmy, załóżmy pełna łyżka na gołębia, z tym, że jak dokładam kukurydzy z kolby, to ujmuję trochę karmy i dokładam, żeby była ta pełna łyżka tej kukurydzy, nie? A potem dodaję tak jakby te 15% samych drobnych nasion, czwartek i piątek na wieczór. Tutaj trochę tak. Drobnych nasion jednak idzie. Tak. Przez to, żeby... Ale to generalnie na każdy lot sezonu, czy raczej już na te dalsze? Nie, od 500. Już tak jak już... Znaczy to już jest tak, że jak jest ta ostatnia, ta 300 przed 500-kami, to wtedy już zaczynam troszkę bardziej karmić. No bo u Was też w okręgu lecieliście praktycznie cały czas 4. Ale my cały czas tak lecimy. No właśnie. My cały czas lecimy 4. Ja pamiętam, że Panu się zawsze to podobało. Tak, my lecimy 4 500-ki pod rząd i były takie lata, że wszystkie 4 wygrałem. Nie? Nawet też były tak, że miałem pierwszą serię w okręgu przy serii 20-10. No karmię gołębie po prostu nie za bardzo, nie za dużo. Dostają jeść, ale nie przesadzam. Tak, żeby nie były przesycone. Tak, żeby nie były przesycone, one mają do końca jeść, nawet i w piątek. Choć jeśli jest lot z wiatrem, to w piątek na wierzchu też jedzą delikatnie. Najbardziej stawiam na odbudowę gołębia, czyli po locie. Po locie dostają wszystko. Jest porządna woda, jest elektrolit, jest, jeśli potrzeba, to jest białko. Propolis to jest zawsze na karmę, zawsze dawany na karmę. Po przylocie od razu. Tak. Po przylocie, nie. U mnie gołębie, jak wracają z lotu, mają tylko wodę, czyli tam mają herbatę, TEA, te 20 ileś tam składników, co jest baksa, do tego jest dokładany miód, do tego jest dokładane aminokwasy. I to czeka, ale to jest zrobione, jak już gołębie mają przylatywać. To piją i powiedzmy 20 minut, pół godziny, jak już te 80% gołębi jest w domu, zależy od lotu, nie? Dopiero są karmione. Większość, jak już jest 80% gołębi, czasami jest to godzina, nie jedzą. One tylko napiją się, nie? I dopiero jak już jest około 80% gołębi w domu, dopiero im daję karmę, nie? Ale karmę sypę, co mam najlepszą. Dokładam jeszcze do porządnej karmy konopię i trochę słonecznika uskanego, ale za to konopi na koniec tygodnia ani słonecznika nie stosuję. Tylko po przylocie ja tak uważam, mogę się mylić, wcale nie mówię, że jestem najmądrzejszy, ale uważam, że podstawą gołębia, żeby był dany na następny lot i przygotowany, musi być jego odbudowa. On może być krócej trzymany na koniec tygodnia, ale musi być odbudowany, jego mięśnie muszą być odbudowane zaraz po locie. No właśnie, czyli tu idzie największy nakład. Tu idzie, do wtorku idzie największy nakład, także w niedzielę jedzą co chcą, w poniedziałek rano tak samo. Opór. One mają, w poniedziałek są w ogóle gołębie nieoblatywane, nie wypuszczam gołębi, poniedziałek jest dla mnie. W niedzielę, to wiadomo, po locie nie wskakują, nie są wypuszczane i poniedziałek są w ogóle gołębie zamknięte, w ogóle nie są wlatywane. No tak, a załóżmy, jak jest na przykład taki lot w miarę łatwy, to nie latają tak samo, ale czy załóżmy, to karmienie jest gdzieś... Nie ma słabszego. Niedziela na wierzch, po południu, czy nawet o 10, jak gołębie wracają, czy koło 11, dostają opór jedzenia, tylko to jest zawsze. Po pół godziny, czy po 40, czy po godzinie od pierwszej gołębi, dostają porządnie jeść, ale za to na koniec tygodnia są krócej trzymane. One są karmione, to nie to, że one dostają jęczmień czy owies, nie. One dostają łyżkę, ale lżejszej karmy, czyli do tego jest dokładana super dieta, do tego jest dokładany troszkę nasion oleistych i do tego jest lekkostrawna dokładana. No tak, a załóżmy, jeśli chodzi o karmy z grochem. Ja daję karmy z grochem. Tak. Nie daję karmy z dużą ilością grochu, ale daję. Ale to jest taki środek tygodnia, czy właśnie ta odbudowa? To jest odbudowa. To jest odbudowa, tak, to jest odbudowa.
Czyli ten środek tygodnia to jest takie, no już do środy, jak one powiedzmy w środę są już gotowe, powiedzmy, odgotowane. Ja już po nich widzę w środę, jak one już nie chcą za wiele jeść, czyli im to już wystarcza i wtedy dopiero cała obserwacja gołębi u mnie na dany lot, jaki jest, to dopiero zaczyna się od środy. Aha. Czy będzie z wiatrem, to inaczej karmię, jeśli będzie pod wiatrem, troszkę jeszcze inaczej. Czyli chce pan co tydzień mieć w środę już gotową sytuację. Tak. Jeśli któryś gołąb do środy nie jest gotowy, ja widzę, że on nie jest tak, jak potrzeba, praktycznie nie idzie na lot. Aha. Choć bardzo rzadko się to zdarza, ale jestem chory przez to, że nie idzie na lot, ale po prostu tak jest, że jeśli gołąb, który się nie odbuduje i gołąb, który coś mu jest po danym locie, nie? Jest to gołąb normalny, nie jest to as, jakiś dobry, wybitny lotnik, to ma tylko jedną szansę. Jeśli coś mu po danym locie nie odpowiada, nie dojdzie do siebie, na następny lot nie idzie, nie? Ale jeśli zrobi mi jeszcze raz to samo w czasie sezonu, po prostu go nie ma. Czyli selekcja, tak jak na początku powiedzieliśmy, jest ostra. Znaczy powiem tak, przeważnie mam 115 gołębi do lotu. Powiemy może jeszcze o gołębniku. Jest to gołębnik lotowy, który ma 3,5 na 4. W tym jest wycięte, zresztą byliśmy, jest wycięte na samicę i nieraz było tam 130 gołębi w nim. I ktoś powie, że poczuła metr kwadratowy, daje tam gołębi. Może tak, może nie. Ja tam nie będę w to ingerował. W każdym bądź razie no nie wierzę w takie coś, jak tam jakieś tam metry i te gołębie. Te gołębie w tym gołębniku czują się dobrze. Każdy ma swoje miejsce. Tak, każdy ma swoje miejsce, pilnują tego. Koledzy się śmieją, że u mnie jak gołąb zginie, to już na jego miejsce są dwa następne, bo żeby tylko chciał zginąć, to... Tak jak powiedziałem wcześniej, mam 115, 118, 117 gołębi na lot. Było tak, że na pierwszy lot było 115, drugi 115, trzeci 115, czwarty 115 i pierwsza 500, która była, też było 115. O kurczę. Tak było. I powiem tak, że... ale... Właśnie wracając do tego, że z tych 115 gołębi i mam w większości swoje gołębie, nie sprowadzam gołębi, tak jak żeśmy już rozmawiali, znaczy swoje, no to co mam, nie, to z tych 115 gołębi na następny sezon, na przykład na któryś lot, na 13 lot włożyłem 86, kilka już zostało usuniętych wcześniej i z tych 86 zrobiłem 74 konkursy, ale z tych gołębi jeszcze 86 na zimę zostaje 50 kilka. Także cały czas przez wszystkie lotniki, które są lotowane, to jest praktycznie przez pół. Selekcja. Nie mam z tym po prostu... Jak któryś gołąb coś tam mu nie wymaga, czy w zimę, czy coś, od razu. No właśnie, jeśli nie domaga. A co w sytuacji takiego, powiedzmy, zabezpieczenia gołębi w czasie sezonu lotowego? Czyli ewentualnie, no wiadomo, są różne weekendy, są różne pogody, gołębie się spotykają w kabinie, więc jest ten problem na pewno. Tak, na pewno wchodzi BS i na pewno wchodzi raz w roku linkospektin. Tylko jeśli hodowcy będą dawać lekarstwa, to ja już to czułem na własnej skórze. Lekarstwo, czyli antybiotyk, który jest otwarty do pół roku po otwarciu, a potem ma być wyrzucony. I po prostu też nie mówię, że nie daję. Staram się jak najmniej tego dawać, ale trzeba. BS, czy takie rzeczy podstawowe, czy coś takiego, no to musi być, bo to w każdej chwili po prostu... Z drogami oddechowymi tak naprawdę to nie mam jakichś wielkich problemów, bo te gołębniki tak są, byłeś, widziałeś tam kurzu, ani nawet nie czuć, że tam są gołębie. Tak, a jak czasami do kogoś wejdę, czy tam się stanę koło gołębnika, bo tam nie chodzę, jak czuję gołębie już koło gołębnika, to już jest po lotach i po wynikach i po wszystkim. No właśnie. A jeśli chodzi, bo mówi pan o tym BS-ie, ale to jest, załóżmy, jest tak zaplanowane, że one tam po którymś locie dostaną, czy jeśli ewentualnie coś się dzieje? To znaczy tak, jeśli się coś dzieje, ale staram się tak, żeby dwa tygodnie przed pierwszą 500-ką mi podać. Dwa tygodnie przed pierwszą 500-ką. Raczej na 500-ki, jeśli jest wszystko w porządku, nie chcę z tego stosować. Zastosowałem 2 lata temu i niestety się to zemściło przeciwko mnie. No to właśnie, czasem można sobie tak pogorszyć. Tak, a niedziela wcześniej był lot, można powiedzieć, życia. No właśnie. Tak jest, czyli ewentualnie ten BS i linkospektin w sezonie, jeśli jest taka potrzeba. Tak. A jeśli chodzi o białko, chodzi mi o białko takie dodatkowe, bo jest w karmie troszkę, ale czy też jakieś uzupełnienie? Tak, to znaczy się tak, po namowie z kolegą, po rozmowie kiedy z kolegą Bartkiem Morelem, jeśli daje jakieś rzeczy, to daje to z Ronfielda.
Blitzform, białko, aminokwasy, czy to takie rzeczy. Próbuję dawać to z Ronfielda. Przekonał mnie do tego. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. W każdym bądź razie daje to z firmy Ronfield. Czyli taka suplementacja w sezonie? Tak, to jest właśnie tak. Z firmy Ronfield, tak. Tak jest. No to mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Tak. Jeszcze tylko bym chciał zapytać o motywację tych gołębi w czasie sezonu lotowego. Czyli ewentualnie samice, samce, jakieś wspólne obloty. Nie ma. To znaczy tak, do 3-4 lotu są wywożone raz w tygodniu. Gołębie widzą się, ale nie otwieram celi, bo jeśli bym otwierał cele, więc musiał potem bym przy rozłączeniu, a chodzę tylko sam, i musiałbym więcej czasu poświęcić przy rozłączeniu, tylko cele są zamknięte. U mnie cele są otwarte tylko w niedzielę, jak gołębie mają wracać z lotu. Jeśli są wywiezione, to widzą się przed celą. I wtedy stare samice, jeśli otworzę, za chwileczkę otworzę tam do nich wejście, to większość starych samic po prostu one same tam idą. Rocznych, młodych troszeczkę przerzucę, ale staram się jak najmniej po prostu tego wywozić. Nie mówię, że nie wywożę, bo taka jest prawda, ale do tego w 15 roku miałem fajne wyniki i starych gołębi, te, które robiły te wyniki, nie wywiozłem ani raz. Także, a z motywacją, no ktoś powie motywacja, to tamto, ja takie rzeczy też nie wierzę. Wierzę w gołębia, tak samo jak każdy człowiek wraca i chce wrócić do domu, tak samo i gołąb, bo on ma wracać do siebie, do gołębnika. Jeśli ja tam nie chodzę w gołębniku, jeśli wejdę, to czy karmię to wszystko spokojnie, bez żadnych nerwów, nie... to te gołębie chcą wrócić do domu, tak samo jak każdy człowiek. Motywacja. No jaka może być motywacja, jak ja tak samice wyganiam na wolierę, naganiam je do klatek, potem samce wyganiam, przeganiam i też przeganiam je nie ręką. U mnie ręka jest do karmienia, a listewka jest do przeganiania. Listewka tam sobie wisi koło drzwi. Cały czas stukam, one same przechodzą. Tak samo samce, to tak nauczone są, że one przechodzą same, podstawiam klatki. 15 minut i mam połapane 100 gołębi, bo w koszu, biorę je na przyczepkę, nie wożę gołębi w samochodzie. Także motywacja. Motywacja, no cóż, jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest 115 gołębi do lotu, a na następny rok zostaje ich połowa, 60, bo reszta jest usunięta. Gołębie, które mnie zawiodły, nie są dla nikogo, są po prostu usuwane. 10 może gołębi z tych gołębi, które muszą odejść na zimę, zabiorą koledzy, a tak to reszta jest wszystko usuwane. Nie daję, nie sprzedaję tych gołębi nikomu. Tak jest. No czyli już wiemy, że ta selekcja no, jest bardzo duża, bo jeśli w sezonie już usuwa pan gołębie, które gdzieś tam sobie nie radzą. Co rok. Tak jest, ale też jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tego karmienia, bo tak mnie teraz naszło zastanawia, bo jeśli one już są dopracowane do środy i wchodzi lekka karma, ale to znaczy tak, no super dieta. Super dieta, lekkostrawna i kukurydza. A i kukurydza, tak. To te trzy karmy. Tak. Jak jest 500, to nawet 30% kukurydzy dokładam do tego. Aha. Same jest takie normalnie suszone z kolby kukurydzy. A załóżmy elektrolit na końcu tygodnia na takie nigdy lody. Nigdy nie daję gołębiom nic na koniec tygodnia do wody. A nic do wody. Piątek i sobota to jest tylko i wyłącznie czysta woda. Jeśli bym coś podawał, to tylko na karmę. Gołąb, uważam, że gołąb ma się nawodnić, gołąb ma jak najwięcej wypić wody w piątek i w sobotę, nawet czwartek, nie? Po to, żeby było najwięcej wody w organizmie gołębia, bo on potrzebuje dużo wody. A jeśli mu coś dam do wody, to on tego pił nie będzie. Tak, no ale pewnie czasem chce się coś poprawić i coś się chce podać. Mówię jak? Tutaj nawet na tą karmę. Ewentualnie właśnie jakieś takie energetyczne rzeczy, czy raczej może też olej albo nie, lecytyna? Lecytynę daję w czwartek, ale staram się tego oleju nie. Oleju nie stosuję praktycznie żadnego, bo zaraz to wszystko osiada na korytkach. Te korytka co tydzień, czy tam dwa razy w tygodniu myję. Nawet po zwykłej karmie, jak tam coś się posypie, drożdże, tak samo drożdże stosuję. Blitzform też daję na karmę. A też na karmę? Tak, bo ja jak idę rano, jak wychodzę rano do pracy, to przychodzę na wieczór. On by stał cały czas, jak będzie 35 stopni, to ja w większości daję wszystko na karmę. Wszystko na karmę. Nie mówię, że daję, że jakieś tam witaminę z grupy B tak samo dostają, ale to naprawdę tego jak najmniej. Ja powiem tak, któryś rok był 2011, była Bruksela. Skończyliśmy loty i dałem na Brukselę gołębie. I gołębie poszły z pustego karmnika i latały cały dzień koło domu. Nie? Dałem 7 gołębi, 5 było w konkursie, a szósty był drugi czy trzeci pod kreską. Bez żadnej suplementacji? Bez żadnej suplementacji na liście okręgowej, nie na liście oddziałowej.
Także to gołąb jest gołębiem i nie wierzę w to, że on po prostu, jeśli dobrze będzie, jeśli dobrze zostanie odbudowany po locie, jemu cudownie potrzeba. Czym mniej, tym lepiej. Czyli nawet na takie maratony to nie jest też nie. takie karmienie jakieś nie. bardzo mocne. U mnie nawet gołębie na maraton dostają owies. Zwykły owies dokładam, który idzie dla konia. Ale to w jakiejś ilości takiej? Tak, to niedużo tego jest, ale jest. Ale jest. No proszę, a jeśli chodzi na przykład o jęczmień w karmie? To znaczy tak, daję super dietę, nie stosuję karmy dietetycznej, tylko super dietę i do tego dokładam ryszpady. A ryszpady? Tak, do tego dokładam ryszpady. Jęczmień tak, jesienią, w zimę, bliżej stycznia, jak najbardziej. Owies tak samo stosuję, owies, tylko biały, żaden czarny. Ale ryszpady to też w sezonie, w trakcie tygodnia, tak raczej początkiem, czy...? Nie, początkiem tygodnia dostają u mnie gołębie porządnie jeść. Bardzo grubo. Dostają, co mam najlepszego, to jedzą. A jeśli trzeba, to nawet i w piątek daję ryszpady. Jak jest lot z wiatrem, to wtedy są trzymane krócej, tak. One mają być lekkie, jeśli gołąb, to jest moje zdanie, jeśli gołąb jest ciężki, idzie na lot, nie będzie czołowego konkursu, a jeszcze powiem tak, a zwłaszcza jeszcze tak jak my tu lotujemy, jak ja tu lotuję, gdzie cały okręg mam na południu o 40 km, rejon tak samo, a jestem wysunięty na północ. U mnie gołębie muszą się oderwać i iść do domu. Jeśli one będą ciężkie, one nie pójdą, one pójdą z tamtymi, będą wracać. To już jest po zamiatane. Czyli muszą też trochę być, powiedzmy, czasem i wyżyłowane. Tak. Żeby szły ostro. One muszą być po prostu, bo nic z tego nie będzie, jeśli mi nie idą z kierunku, a to już jest po locie, nie? Także teraz zaprezentujemy gołębie, które będą na aukcji. No zaczniemy od samicy, córki tej właśnie samicy od kolegi Sławka Burka z 9 roku, o której dużo pan mówił. O numerze 2449, tak? Tak, ta samiczka ma numer 2449. Jest to samiczka po 3103 od Sławka Burka. Jest to jedyny gołąb, który zostanie wystawiony na aukcję po tej samicy w tym roku i w ogóle. Jest to gołąb przygotowany specjalnie dla Ciebie, dla portalu Gołąb w sieci. Jest to gołąb, który będzie wystawiony i sprzedany i całkowity dochód z jego sprzedaży, ile będzie kosztowała, 100 czy 200, czy kto za ile wylicytuje, przechodzi na portal Gołąb sieci. No pozostaje mi podziękować tylko, bo nie spodziewałem się, że jeszcze taka miła rzecz mnie dzisiaj spotka. Bardzo się cieszę. Po wczorajszym dniu, który był taki trochę ciężki, no ale... Jest to przepiękna samiczka i tak jak powiedziałem, matka jest... Przepiękna jest w ręce. Matka jest 9 roku, nie wiem, czy jeszcze da coś w tym roku, czy nie, ale choćby nie dała, to do końca, nie na tym miejscu, to na nowym miejscu będzie miała dożywocie, aż po prostu odejdzie. Obie samice po niej dał pan, żebym wybrał. Tak, dwie samiczki. Ja wybrałem tą, bo ona jest po prostu w budowie, jest jak mama. Tak, samo ale jest, tak, a znów z drugiej strony to jest tak, matka jest jej niebieska, ale dlaczego wyszła płowa? Płowa wyszła dlatego, że jej ojciec 65-22 jest koloru płowego. Jest to syn tego lotnika, co miał 29 konkursów, a 4108, czyli on był parowany na córkę 152 Zbysia Żaka, czyli to jest samica, po której mam tu z 8 dzieci, bezpośrednio jest to samica, która miała 13 i 14 konkursów. Także tu w tym gołębiu wchodzą praktycznie same lotniki, a znów ze strony dziadka, ze strony matki, jej dziadek zrobił 1,2 w lotach z maratonu. Można powiedzieć, że w niej jest wszystko, co najlepsze na gołębniku. Tak. No tak, no przez to ja z tej samicy sławkowej to mam bardzo dużo. W dzieci, wnuków, prawnuków to jest... Tak jak Ci powiedziałem, tu jest około 80 gołębi, na te ponad 100 to są gołębie Sławka na Haralda Grimme i Zbysia Żaka. Jeszcze chciałbym, żebyśmy ją pokazali, jak ona w ogóle w ręce leży, bo jej nie trzeba bardzo... Nie, ona jest po prostu... ...układać ani nic. Jest to samica, która ma czyp, jest samiczka, tak która ma czy piórka jeszcze do wyrzucenia. Tak jest. Zresztą te gołębie z płowego czy z tej sławkowej, to one tak leżą. Ale generalnie ona bardzo spokojna. Tak. Zresztą większość gołębi z płowego są gołębie spokojne i większość gołębi u mnie gołębie są spokojne. Choćby był najlepszym lotnikiem, ale jak będzie nerwowy, ja go nie będę trzymał. Bo on będzie mi płoszył wszystko. Także to jest samica numer 1. Tak, to jest samica numer 1 o numerze 2449. Zresztą była zaobrączkowana spinką dla mnie. Zaprezentujemy drugiego gołąbka.
Jest to imbred na starego płowego 2268. Jest to po 5027, czyli po synie starego płowego. Jego babka to jest samica 800 od kolegi Jasia Michalskiego, a 800 jest pełną siostrą jego olimpijczyka, który był kapitalnym gołębiem. W kategorii H miał 9 coś, w kategorii w jednym sezonie, w kategorii B miał 1,96, w kategorii C miał 3,5, w kategorii H miał 9 coś i na 12 konkursów w danym sezonie miał koeficjent 120. I jego pełna siostra była sparowana z moim starym płowym, z oryginalnym od Grimme i wyszedł ojciec. Zresztą wyszedł ojciec tego też, co pojechał do Ameryki jako był pierwszy z finału tam w gołębniku Giewont i Dobczyce. I to są gołębie, tak jak żeśmy już wcześniej powiedzieli, to są gołębie z czerwca, wychowane, całkowicie wypierzone. Po długim zastanowieniu się i namówieniu mnie przez Radka. Dokładnie. Właśnie chciałem podziękować, że w ogóle te gołębie pan przygotował, bo one, tak jak mówiliśmy, czekały już praktycznie... No, niecały rok, większe pół roku. Tak, większe pół roku już czekały na tą aukcję. Tak jak mówiłem, ja hoduję gołębie dla siebie, nie hoduję gołębi na handel. I po prostu przez to nie mam jakiegoś, tak mówię, parcia na szkło, że muszę, bo nie. Gołębie są dla mnie, traktuję ich normalnie. Ale tak jak powiedziałem, szanuję ciebie, twojego ojca, znamy się kupę lat. Uchowałem to, bo tak naprawdę to moja hodowla od 3 lat to już nie jest hodowlą, bo w 2018 roku już nam powiedzieli 100% konkretnie, że 2022 rok idzie wszystko do wyburzenia. No i już nie ma sensu. W 2020 roku puściłem 17 młodych, 15 zacząłem lotować i 15 skończyło loty młodych. W tamtym roku było troszkę więcej, ale też ich tylko zostało kilka. To jest tak 2018, 19, 20, 21, 22, 5 lat praktycznie. To jest tylko taka wegetacja, żeby te gołębie utrzymać i były jeszcze, bo z tego miejsca już nie puszczam ani jednego młodego. Zostało pół roku. Następny gołąb o numerze 2267. Jest to tak samo imbred, jest to pełna, myślę, że siostra tamtego gołębia, którego przed chwilą żeśmy... Tak, gołębia, samiczka jest na 100%. Jest to samiczka. Pełna siostra tamtego, którego my przedstawiali przed chwilą. Jest to też gołąb zimbredowany, czyli ojciec to jest syn starego i matka też jest córka starego połowego 08 rok. Tu jest samiczka następna, którą 2372. Jest to też najprawdopodobniej samiczka. Jest to siostra tamtych, bo będą 3 albo 4 gołębie z jednej pary wystawione. 3 bodajże. Jest to samiczka, która tak samo jest wypierzona całkowicie. Jest to gołąb, który mi chodzi po głowie. Ona jest tak spokojna, że normalnie nie boi się niczego. To dobra cecha, taką jaką pan lubi. Tak. Gołąb u mnie dziki nie ma prawa bytu. Zaprezentujemy następnego gołąbka. Jest to czerwony gołąb o numerze 2601. Jest to troszkę późniejszy, bo on ma jeszcze chyba 3 czy 4 pióra, 3 pióra do wyrzucenia. Jest to gołąb z samicy, matką jego jest córka starego płowego A800, a ojciec to jest gołąb po 800 i po starym pięczkę. A pięczkę był, odmietka pięczkę był ojcem tej samicy, która była, co mi zdechła. Super gołębie, wychodzą się także tutaj, w tym gołębiu, to jest gołąb też zimbredowany, tylko że zimbredowany na gołębia bardziej Jasia Michalskiego, tego olimpijczyka. Bo tu jest i z góry, i z dołu to... Skrzydło jego może pokażemy. Jak widać, też fajnie gołąb ułożony. One, większość te gołębie są z takiej budowy. Prezentujemy następnego gołąbka, jest to samiczka niebieska, też z linii płowego. Jest to córka 5016. 5016 jest siostrą wszystkich tych gołębi właśnie ze starego płowego i z 800, pełną siostrą. A ojciec jest niebieski pstry i jest to tak. Syn 1147,
która była też, ona też wywodzi się z gołębi płowego Haralda Grimme, która była pierwsza i 20 na cały okręg. To jest ta samiczka, która taka troszkę nam pobiła i żeśmy ją puścili, bo ona mi chodzi po ręce. Nie pokazaliśmy jej. Tak, nie pokazaliśmy, bo ją troszkę pobiły, a ona jest taka bardzo łaskomna, że chodzi mi po ręce, ale super lotniczka była pierwsza w okręgu z 500 km i 20 na cały okręg, gdzie lot trwał 9,5 godziny pod wiatr. I to jest, i wychowałem ze starego płowego, jest 1147, wychowałem 30-80 syna. I ten syn jest sparowany z 50-16, czyli z córką starego i wyszła ta samiczka. Ona jest tak samo bardzo, bardo, bardzo spokojna. Zresztą te gołębie, one w większości są spokojne i one mają upierzenie to... O, mięciutkie. Mięciutkie, tak. One mają mięciutkie upierzenie, tak. Tu jest jeszcze taki gołąbek troszeczkę późniejszy. Jest to tak samo z gołębi płowego, zresztą na górze ma białą, płową plamę. Dwa wyszły i ogon też ma pływawy. Nie biały, tylko pływawy. Tak. Jest to gołąb też z imbredu i to bardzo mocnego imbredu. Nie wiem, czy to nie będzie samczyk, bo coś mi pogruchuje i mi się najprawdopodobniej widzi, że to jest samczyk. Ojcem jego jest gołąb płowy, który zamówił go sobie kolega do Ameryki, czyli to jest jeden z trzech dzieci z 2020 roku, którego uchowałem po starym płowym. A matka jego jest płowa samiczka z białymi lotkami, z białą główką, taka jak tamte, co żeśmy wcześniej prezentowali. Jest to samica, znów córka tego 4108, tego lotnika. I jest to dane na siebie i wyszedł taki gołąb. O, kolor przyciąga uwagę. Tak, jeden jedyny taki gołąb jest na gołębniku o takim kolorze. I to z tej pary. Także gołębiami na aukcję dzisiejszy materiał sobie zakończymy. No chciałbym życzyć udanego sezonu 2021, ale nie mogę. 22 też nie możesz. Przepraszam, 22, dokładnie. 22 nie mogę, no bo nas loty gołębi dorosłych na pewno gołębie lotowane nie będą. Nie. Natomiast jeśli chodzi o młode, no to też w takim razie... Też nie, bo jak będą przenoszone, to najwcześniej koniec czerwca albo w lipcu. No ale jakaś nadzieja jest. Rozmawialiśmy wcześniej, że ma pan dużo gołębi bardzo dobrych, które były takimi późniejszymi młodymi. Tak. Najwięcej gołębi, jakie uchowałem, to uchowałem gołębi przeważnie z trzeciego lęku. No właśnie. Tak, to jest racja. Czyli najwięcej moich lotników w 80% to są gołębie, które był trzeci lęk. To też jest ciekawe, bo... I jako roczne leciały wszystkie 500-ki i miały po 3 do wyrzucenia, po 2 do wyrzucenia. Zresztą u mnie gołębie... No właśnie, powiem jeszcze tak, u mnie gołębie na tym gołębniku, który mam, jest to gołębnik na końcu tam młodych, to jest gołębnik zimny, bardzo zimny. Tam wieje cały czas, dmucha i te gołębie nawet z drugiego lęgu lubią zostawić po jednym piórze. A trzeci lęk na pewno zostawiają po 2, po 3, jak jest. Ale nie przeszkadza to, leciałem i 500-ki i siadały pierwsze. Nie przeszkadza nie to. Ja w ogóle nie zwracam gołębi, gołąb ma latać. Czy on ma pióra 10, czy on nie ma 10. Wiadomo, że roczny na maratony nie kładę, bo u nas lecimy serią, więc roczny gołębi na maraton nie kładę. Ale gdyby nie było tej serii, to ja podejrzewam, że... No na pewno, no. Zresztą wiesz, u nas się płaci. Nie, to nie jest tak jak u was, że przywieziesz 100... Od tego roku już wiem, ale tak było, że niestety koledzy wkładali po 100 gołębi do kosza i nie płacili. U nas niestety nie. U nas 2 tygodnie wcześniej musisz zapłacić, zgłosić. Jeśli nie włożysz tyle gołębi, co zgłosiłeś, no i tak musisz zapłacić. I nie ma sensu, bo nie mamy żadnych tam z całości po rejonach czy po okręgach serii, tylko seria jest 12 na 6 i czy ty dasz 50 gołębi czy 12, masz te same szanse, bez różnicy te same szanse. Na pewno jest gorzej niż w innych okręgach, bo u nas jeśli dajemy 12 gołębi, nawet ten hodowca troszkę słabszy, to wybiera te 12 najlepszych na gołębniku, jakie ma. I nie ma puli. Raz, że nie ma puli i te gołębie faktycznie biją się między sobą. Z każdego gołębnika te ileś gołębi, kilka gołębi dobrych, nie? Bo nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie miał 100 gołębi i 100 dobrych. W takie rzeczy nie wierzę. Jest 100 gołębi, 25-30 gołębi robi to, co ma robić, a reszta to są statyści. I na każdym gołębniku tak jest. Nawet na moim, zwłaszcza na moim, gdzie gołębi jest wyrównanych pokrojowo i rodzinnie bardzo dużo, a odciew tak samo jest. Dokładnie. No także ja ze swojej strony pozostaje mi życzyć, żeby wszystkie te sprawy prywatne i tak dalej ułożyły się, już wyjaśniły, żeby to wszystko, powiedzmy, już uspokoiło się, można było się na spokojnie zająć też gołębiami w jakiś sposób, no bo na pewno
Zresztą chyba przez te lata od 18 roku widać, że ma to wpływ. Ma wpływ ta sytuacja na to, jak hodowla się rozwija. No także mi pozostaje życzyć, żeby jakiś sposób na to lotowanie młodymi był w tym roku, żeby zobaczymy. Się udało. No a już w 2023, żeby rzeczywiście ta hodowla ruszyła od nowa. Bo myślę, że nie tylko ja czekam. Zobaczymy, jak to będzie najważniejsze. Najważniejsza jest rodzina, gołębie są na dalszej. Zobaczymy, co będzie. Może się uda coś polotować już na jesień młodymi z nowego miejsca. Wszystko zależeć będzie, jak długo nas tu będą trzymać, czy dostaniemy miesiąc, czy 3 miesiące na opuszczenie. Zobaczymy. No. Bądźmy dobrej myśli. Także czas pokaże. Wszystkim hodowcom życzymy dobrego lotu. Dziękuję wzajemnie za wizytę kolegi Radka. Ja też życzę wszystkim hodowcom dużo dobrych lotów i dużo lotów z wiatrem. I małych strat.